bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Przyjechałyśmy razem z moją siostrą do Barcelony, tak na kilka dni. I przyznam wam, że naprawdę bardzo się cieszę, ponieważ pierwszy raz jestem w Hiszpanii. Wpadłyśmy na ten pomysł kilka tygodni temu, stwierdziłyśmy, dobra, jedziemy na parę dni, żeby tak może nie do końca wypocząć, bo będziemy pewnie dość aktywnie spędzić czas, ale żeby tak się oderwać od codzienności. I będzie mnie też na zakończeniu roku szkolnego, dlatego że zakończenie jest jakoś chyba w piątek, ale świadectwo sobie odbiorę po prostu po przyjeździe. Wszystko w szkole mam już pozaliczane, zrobione, więc już czuję vibe wakacji. Ja ogólnie naprawdę bardzo lubię podróżować z moją siostrą. Chcę się tutaj pogadać. Tak, jesteśmy w ogóle, mamy podobne stylizacje, teraz tak patrzę. Jak byłyśmy jakiś czas temu w Mediolanie, to też nagrywałam takiego vloga, żeby mieć też pamiątkę. Będę się starała po prostu uwiecznić jakieś fajne momenty. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Nie ma tutaj złych emocji. Dostrzegam tylko i wyłącznie pozytywy. Nie będę już wypowiadała się na temat jednej kwestii, bo podziękujemy chyba, ale ogólnie ale mamy... Ale co, podziękujemy mi? Nie! Podziękujemy tej sytuacji za lekkie zrujnowanie. Trochę się tak odświeżyłyśmy, ja jeszcze sobie włosy poprawię i idziemy coś zjeść. Julka znalazła co? Restaurację taką hiszpańską, z tapasami. W ogóle ja się uczę języka hiszpańskiego i naprawdę pozdrawiam moją panią od hiszpańskiego, dlatego że nasze zajęcia z języka hiszpańskiego są naprawdę bardzo fajne i też sporo różnych potraw właśnie poznałam, bo mieliśmy kilka lekcji właśnie o jedzeniu, więc na pewno sobie trochę potestujemy jedzonko, mój vibe. Jesteśmy w samym centrum, więc tak, pogoda dopisuje, mam nadzieję, że będzie ładnie. Planujemy też taką jedną wycieczkę poza... A ja się cieszyłam, że jesteśmy w centrum. Wow, to było chyba najdłuższe trąbienie, jakie w moim życiu. Burdo! Co poszło nie tak? Nie wiem. Idziemy. Pakuję walizę. Chyba nie dopakowałam walizy, szczerze mówiąc. Tapasami, to jest tyle ludzi, widać, że naprawdę tętni życiem i wydaje mi się, że będzie warto tutaj coś spróbować. Tak, ja czuję, że to będzie świetne. Jula mówi, że będzie warto. No wygląda to naprawdę fajnie, tak hiszpańsko. Idzie wini. Zamówiłyśmy sporo tapas, mamy tutaj ziemniaczki, tutaj była ośmiornica, tutaj kalmary i teraz przyszły nam zamiast paei, dzisiaj w menu był jakiś makaron. Dobry? Czuć krewetki, tak mocno krewetki. Od ile do 10? No 7? Nie jadłam tego tak na 10, ale ogólnie tak 8. Mam w ogóle na sobie set z Oceans Apart. Ja przyznam wam, że naprawdę uwielbiam je i wzięłam sobie na wyjazd właśnie dwa, jeszcze w żółtym kolorze, może później zobaczycie. Julka w ogóle też ma taki sam, więc może zrobimy sobie jakąś fajną fotę. Tutaj mam taki zestaw z takim kołnierzykiem, wydaje mi się, że w ogóle sobie domówię jakieś inne kolory, bo naprawdę leży świetnie. I do tego zestawu są takie bajkery klasyczne, czarne. Pojechałam właśnie w takim zestawie na lotnisko, bo stwierdziłam, że tak będzie mi najwygodniej. Ostatnio też dość często chodziłam właśnie takiej spódnicy o spodenkach od nich, które są świetną opcją na lato. I oczywiście, jak już wam mówię o produktach, to mam dla was też kod rabatowy Mela Modela Summer. No i wystarczy, że zakupicie jedną parę leggingsów za cenę 275 zł i później będziecie mogli sobie wybrać dwie pary leggingsów w prezencie gratis. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna opcja. Ja z czystym sumieniem naprawdę bardzo, bardzo lubię te produkty. Zobaczcie, jakie w ogóle mam cute skarpetki. Stwierdziłyśmy, że będziemy korzystać z czasu i zobaczyłyśmy, że obok naszego hotelu
jest największa Zara. Podobno robi wrażenie i jak się jest w Barcelonie, to warto ją zobaczyć, jak są tutaj jacyś fani Zary. Pamiętam, że jak byłam młodsza, to robiłam hole zakupowe, takie ubraniowe i tam większość rzeczy była z Zary. Pozdrawiam moją koleżankę Hanię, która zawsze mi mówi, że jak wchodzi do Zary, to ten sklep kojarzy jej się tylko i wyłącznie ze mną, także idziemy zobaczyć. Jesteśmy właśnie w Starbucksie i zobaczyłam, że jest tutaj ten refresher Dragon Fruit i z tego co wiem, w Polsce tego nie ma, więc jestem bardzo ciekawa. Przetestuję, zobaczę. Robię taste test. Lol, mogłam sobie to wziąć. Coś tak smakuje. Przyszłyśmy właśnie do najpiękniejszej Zary w moim życiu. Naprawdę, to jest taka ogromna Zara, serio. I zobaczcie na te schody. Idziemy na drugie piętro. Oh my god. Patrzcie na to. Witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj przyszłyśmy sobie na śniadanie do takiej miejscówki, którą zobaczyłam gdzieś na Instagramie. I w sumie zobaczymy, zamówiłyśmy sobie i pancake'i, i french toast. Ogólnie zapowiada się naprawdę bardzo ładny dzień. Dzisiaj mamy sporo planów. Tak jak wiecie, ja mocno zwracam uwagę na jakieś jedzenie, picie. I Julka była bardzo sceptyczna do tej maczy. Tak, bo ja ogólnie często mam tak, że zwracam uwagę na to, jak macza jest zrobiona i czy jest zrobiona z tej takiej prawdziwej maczy, czy wiecie, z tej takiej trawiastej. Z trawiastego gniota. I to jest macza, to jest smak, którego nie da się opisać. Dosłownie, to smakuje jak takie mochi, zielona herbata, ale to naprawdę ma to tak... Nie do opisania, to jest najlepsza macza, jaką piłam. I ja Juli mówię, nie bierz tej maczy, pewnie będzie niedobra. A to jest naprawdę szok, serio. Sztos. Tutaj są pancake'i z granolą, z bananem, z ricottą, french toast, chyba z jakąś konfiturą. Fajne. Co ty zrobiłaś? Idziemy teraz do parku, ja zmieniłam stylizację, mam na sobie taką różową sukienkę z Zary. No ten tył jest przepiękny, ale powiem wam, że tak ciężko się zakłada. Wzięłam też danki, torebka Off-White, a okulary to klasyczne Celine. Jemy sobie teraz taką obiadokolację i powiem wam, że dzisiaj do godziny jakiejś 13 zrobiłyśmy tyle tysięcy kroków, jakoś chyba 13 tysięcy. Teraz już jestem tak zmasakrowana, ale byłyśmy właśnie w parku Güell. Porobiłyśmy foty, także na pewno coś na Instagramie się pojawi. Kolejny tapas, tym razem mamy tutaj owoce morza, chlebek i mamy jeszcze burratę, oliwa pistacjowa, pomidory. Zrobiłam dzisiaj mały zakup. W sumie się nie spodziewałam, że kupię
w Barcelonie. Produkt, który w sumie już od jakiegoś czasu mi się podobał, że akurat mijałyśmy butik, sklep, to stwierdziłyśmy, dobra, wchodzę. I ode mnie, dla mnie, taki oto pierścionek, no powiem wam, że jest naprawdę przepiękny, bardzo mi się podoba. Jest to pierwszy mój taki pierścionek, który naprawdę rzuca się w oczy, jest taki widoczny, dość spory. Zrobiłyśmy sobie wieczór z nachosami, tutaj guacamole, żelki i oglądamy hiszpańską bajkę. Totalnie nie ogarniam, o czym mowa, o co ale chodzi. Ale buja. Tak. Dobre? Mhm. Pierwszy raz jemy takie guacamole niezrobione przez nas. Niestety jednym z minusów mieszkania w samym centrum jest to, że no, jest naprawdę głośno. My teraz mamy akurat otwarte okno i jeszcze dodatkowo strzelają, nie wiem, fajerwerki, whatever. I jest to spowodowane tym, że dowiedziałyśmy się, że w ogóle jest teraz jakieś ich święto, San Juan, coś takiego. No więc przyznam wam, że naprawdę zasnąć przy takim otwartym oknie byłoby ciężko. I muzyka jakaś? Witajcie kochani, następnego dnia, dzisiaj z Julką wybieramy się na taką wycieczkę do Blanes. Jest jakaś godzinka drogi właśnie do Blanes, a podobno tam jest naprawdę bardzo ładnie. Tam sobie spędzimy jakoś większość dnia, pewnie przyjedziemy około 17 tutaj do hotelu. Wczoraj za dużo się do was nie odzywałam, dlatego że po prostu był taki szybki dzień, chcieliśmy dużo rzeczy zrobić. Tutaj się trochę spaliłam, bo miałam taki odkryty top i zobaczcie, mam takie... Śmiałyśmy się, że wyglądamy jak jakaś Grażyna na wakacje. Nie opraszając żadnych Grażyn, oczywiście. Zobaczcie, jakie ładne komplety i w ogóle Julka jest jakaś bardziej opalona, taka jesteś. Przyszłyśmy właśnie na śniadanie, ale jaka tu jest głośna muzyka, serio. Przyjechałyśmy właśnie do Blanes, jesteśmy przed ogrodem. Jestem bardzo ciekawa, jak prezentuje się tak w rzeczywistości, bo na zdjęciach sztos. Przepiękny dzień. Ten ogród jest tak duży, tu jest tyle przepięknych roślin, w ogóle ptaki śpiewają, nie ma nikogo, naprawdę jesteśmy dosłownie same. Jest tutaj taki urok, nie zawiodłam się totalnie i bardzo się cieszę, że właśnie tutaj przyjechałyśmy. Jesteśmy właśnie w pokoju hotelowym i przyznam wam, że naprawdę kolejny dzień pełen różnych wrażeń, po prostu jesteśmy tak zmęczone, ale stwierdziłyśmy, że będziemy wykorzystywały ten czas jak najlepiej. W ogóle mogę być trochę czerwona, ale wynika to z tego, że dzisiaj spędziłyśmy naprawdę bardzo dużo czasu na słońcu. No, wyglądamy jak naprawdę byśmy pierwszy raz na słońce wyszły, no ale takie są właśnie uroki, jak się nakłada mały filtr. Teraz stwierdziłyśmy, że mamy ostatni wieczór w Barcelonie, więc idziemy, tak się ładnie ubrałyśmy, na jakąś taką kolację i tak wyglądam. Jest
już późno, my zaraz zbieramy się do spania i jutro w sumie wylatujemy z Barcelony, ale będziemy miały jeszcze poranek, pewnie pójdziemy na śniadanie, coś tam sobie chwilkę porobimy. I było to tak wszystko szybko, kilka dni, że mam nadzieję, że też udało mi się jakoś tam wam trochę pokazać. Też nie zwracajcie na to, jak ja wyglądam teraz, ale naprawdę w ogóle jakaś czerwona tutaj. Stwierdziłam, że na tym wyjeździe będę trochę nieogarnięta. Jeśli chodzi o Blanes, to byłyśmy tam prawie cały dzień, więc naprawdę długo. Naprawdę było bardzo ładnie. W ogóle ten ogród zrobił na nas największe wrażenie. Jak ja wyglądam? Ja się tutaj chyba spaliłam, tak? No. Dzisiaj jest w ogóle zakończenie roku szkolnego. Było. No, chyba jest to pierwszy rok, kiedy jestem gdzieś nie w Polsce na zakończenie roku szkolnego. Zazwyczaj było tak, że byłam na zakończeniu, a tym razem